się, moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. No cóż, wyprzedzili już nas o prawie milion, więc no nie ma szans. Nie w tej dywizji, to jest niemożliwe. Ale następnym razem postaramy się, żeby nam to poszło jakoś lepiej, bo widzę, że teraz tutaj jacyś zaczęli już grać tutaj. Ci na czwartym miejscu coś już zaczęli robić. To mnie z lekka martwi, bo widzę, że nowi też chcą się podbić wyżej. Ale czy zdążą jeszcze w półtora dnia? Raczej nie sądzę. Najważniejsze, że chociaż my jesteśmy na drugim miejscu i tego się trzymajmy, żebyśmy nie spadli jeszcze niżej. Dobra, skoro tu jesteśmy, to możemy wykonać to zadanie w sumie. Tam, bo mamy najbliżej do tego zadania, nie jest ono aż tak daleko, niecałe 100 metrów. Stoper jeszcze sobie muszę ogarnąć. Dlaczego ja mam takie ściny? Wszystko mam powyłączone jak trzeba. Więc nie wiem, w czym jest dalej problem. Suwaj, dupa. Bez obrazy. Wiem, że coś tam trzymałeś, ale no, co mnie to interesuje? Aha. To coś jest pod ziemią. A jak miałem po to sięgnąć? Dobra, jest tunel podziemny do tej misji, czyli pierwsza misja tajemniczych morderstw się znajduje gdzieś w kanałach, albo bardziej tak w tych podziemnych tunelach. No, brzmi nieźle, brzmi całkiem nieźle. Dobra, trzeba ogarnąć śmierć Filberta Esperta. Okej. Mamy 6 tropów księg. Oho. Czyli mamy nową lokalizację. Tu jakieś butelki. Rozbitych butelek. Chartreusa. Kolejna lokalizacja, świetnie. Coś jeszcze było? Za mną jest coś faktycznie. Ręki klucz. Tyle? Dobra. Stara torba. Oho. Kolejna lokalizacja. Łopata. Kurde, ale wkurzają mnie te napisy. Co z tego, że odblokowałem to? O Boże. Dajcie mi przeczytać. Dobra. Czyli ktoś musiał użyć tej łopaty. Jeszcze coś jednego jest. Ty, faktycznie. Paciorki jakieś porozrywane. Okej. Dobra, czyli teraz możemy stąd iść. I mamy lokacji jeszcze ile? Do odkrycia? A te wszystkie lokacje są raczej już nad ziemią. Czyli przydałoby się stąd wyjść. Git. Teraz się zbierzemy do... gdzieś najbliżej, czyli tutaj. Tak, czyli tutaj teraz. Teraz się dowiemy, gdzie idziemy do tego najbliższego miejsca. Okej. Flaszka. Mamy 4 tropy. Kobiety. Bardziej zakonnice niż kobietę, ale... Sterta Biblii. Aha. Okej. Yes, that's one of our Bibles. We hand out so many of these to those in need of God's embrace. And that's the blood of Christ, my son. Do you feel his call? The chartreuse? That's none of your business. Best you move along. Idle hands. Wezwała mnie. Brzmi już niepokojąco, ale najpierw musimy zbadać jeszcze krew. Aha. Czerwony. Aha. No nie ty. Tak. Chyba się naćpała czegoś. No.
Czekaj. Butelki z Chartreuse. Na London. A czyżby ona miała coś z tym wspólnego? Tak mi się nie wydaje. Zbytnio. A zobaczymy. Na razie idziemy do lokacji, gdzie mamy chyba 5 metrów niecałe. I przebadamy zaraz kolejne. Ale to już dziwnie zabrzmiało. Ale mam 4 tropy. Tutaj jakiegoś. Philibert! I love that fool. Buy me a drink and I might remember. Maybe. Philibert! I love that fool. Buy me a drink and I might remember. Maybe. Na pewno nie może być on. Can't say I talk to him. My music keeps me busy enough. Can't say I talk to him. My music keeps me busy enough. Ciekawe. Sure. Philly Bear was here last night. I had to cut the bastard off. That dumb drunk owes me plenty of coin. Promised he'd pay with enough chetrol to last me a year. I was dumb enough to believe him. We'll check with the regulars. They might know more. Coraz więcej winnych. Tu jakieś butelki ciągle. Kolejne. Sporo alkoholu. Yeah, Philly Bear was here. Bought us a few rounds. Kept going on and on about his sister. I thought he was an orphan, but who knows? Dlaczego tyle oskarżonych mamy o to? Yeah, Philly Bear was here. Bought us a few. Nie no, coś mi tu nie gra. Dobra, teraz gdzie? 59, 57. 62, 57. Czyli teraz tam idziemy. Suń się. Kurde. Dużo oskarżycieli, ale nie wiadomo, który jest tym, który powinien za to odpowiedzieć. You'd have to ask Philly Bear where the hell Philly Bear has gone. I'll write down the address, but first I'll take my keys with me. Thank you very much. Philly Bear? I sent him to re. Okay, teraz są strony. Cały czas są same drobne poszlaki, ale nie dostaję pewnych dowodów na to, że to mógł być jeden z tych wielu zebranych zeznawców. Musiał chyba podmienić. Philibert? I haven't seen him. But what do you have there? Chartreuse, quite rare. You know the Carthusian monks are famous for making it. And the Carthusian nuns are just as famous for hiding it as well. Philibert? I haven't seen him. But what do you have there? Podobasz mi się, ty powiesz. Chartreuse, quite rare. You know the Carthusian monks are famous for making it. And the Carthusian nuns are just as famous for hiding it. Why would I kill my own customers? What kind of businessman do you think I am? Kurde no. Ale ja bym głupi. Świetnie. No i tak nie mógł być on. Super. No to zaraz znajdziemy innego sprawcę. I będzie może to z głowy jakoś. Ale cały czas ta siostra mi niepokoi za kolumną. Ej no zejdźcie mi z oczu. No tu... Help us. This graveyard's been too busy for my liking. Yeah. Missing tools and someone nie chcę tej misji.
Spieprzaj mi sylwetko, głupio. Chciał misję, to bym już to wziął, nie chcę. Ale nie słyszałem jego zeznania. Hola, hola. Najpierw muszę go jeszcze raz przesłuchać. Sylwetko. Kurde, spieprzaj. Nie chcę waszej pomocy. Dobra. This graveyard's been too busy for my liking. I got missing tools and someone even broke into the catacombs. Found a pretty rosewood cross down there though. Thought I'd give it to the convent. Teraz przydałoby się poczytać. Chciałem wziąć baza danych. No i teraz trzeba się zastanowić, który to może być winowajca. Czyżby grabarz miał go zabić? This graveyard's been too busy for my liking. I've got missing tools and some. Hey, I just dig the graves and I'd like to keep it that way. Świetnie. To nie wiem, siostra zakonna? A zobaczymy. Yes, that's one of our Bibles. We hand out so many of these. The Lord bestowed this chartreuse to us for good reason. I would never allow a peasant to tarnish its name. Nie! To była wina siostry, kurde, nie mogę, nie! Dlatego chyba właśnie dobrze zrobiłem. Nieważne co zrobiłem, to was nie obchodzi. Moja sprawa prywatna. Ja nie mogę, nie wierzę, ja nie wierzę, że coś... Ja... Must I be made to suffer for being guided by the hand of the Lord? Tak, sztuko. Muszę cię obrazić, bo to co zrobiłaś było... I'm sure Philibert had noble intentions, but even I know not to touch that chartreuse. Find a weapon you like, it's yours. Co to za broń będzie? Kurde, ty się jaka tylko dostałeś, ale zawsze coś. I co? Flamberg. Okej. Okay.
Lepiej zobaczmy ten Flamberg. Aha, to jest ta... Jakoś mnie nie pocieszyła ta broń. Zbytnio. Takie cztery, no. Dam, no. Misja taka trochę pokręcona, no. No muszę być szczery, pokręcona misja. O, ręka nauki... A może jeszcze jedną misję zrobimy taką? Co wy na to? Dużo nam to czasu nie zabrało, no. Z 15 minut może i robiliśmy tę misję. Niecałe. Ale właśnie coś tak podejrzewałem od samego początku, że to się odstawi. Ja zawsze muszę sprawdzać dokładniejsze tropy i czytać je. No Arno, co ty robisz? Ile mam tej misji? Pół kilometra. Możemy się przebiec. Kara, zobaczcie. Albo może lepiej już nie tykajmy tej bardziej takich przestępczych, tylko wzięlibyśmy się jeszcze za paryską opowieść. Wiecie, żeby odcinek wyszedł w pół godziny, a nie w godzinę. Pamiętacie, jak niektóre robiłem misje tajemniczych morderstw, to się kończyło po prostu 50 minut, musiałem je skracać do 20 iluś. Bo kto by tyle chciał oglądać, no polecicie mi, więc no, zrobimy sobie jeszcze jedną paryską opowieść tutaj i zakończymy odcinek. Im mniej misji już będzie, tym bardziej będziemy mogli się wziąć za fabułę. Tylko dzięki temu jakoś to się ogarnie. Miałem na wrażenie, że tu jeszcze jakoś się ogarnę, a tutaj byłby już spinaczka. A w sumie, czy to dla mnie jakaś jest różnica? No, ogarnij się. Okej. To? Ja myślałem, że już pół kilometra minęło. Okej, dobra, jak chcecie, mogę jeszcze biec. Tyle. Nie, to nie przeszkadza. Bylebym tylko jeszcze zdążył przed tym pół godziny. O, przestępców do zabicia mamy. Zamilczałem, a się zastanawiałem, co powiedzieć. Wiecie, jakby kotał bez przerwy, no to też byłoby bez sensu. Nie wiem, poczekamy na kolejną rywalizację klubową za dwa dni. Chociaż nie wiem, czy ja będę mógł mieć czas, bo za niedługo trzeba jakiejś szkoły. I znowu nie wiem, czy będę miał tyle czasu na nabijanie punktów credo. Zobaczymy, zobaczymy. Ale i tak jeszcze za dwa tygodnie, czy tam trzy, a jak nie to za miesiąc, będą te ferie zimowe, to znowu będzie dwa tygodnie spokoju, spokoju, odpoczynku chciałem powiedzieć, żebyście mnie nie podejrzewali o coś, ze szkoły, czy coś. Skacz, Arno. Okej, już mamy niedaleko do tej misji. Tam pod tytułem chyba zjadliwe strofy. Ogarniemy sobie tą misję. Ale mam nadzieję, że ona nie będzie nam sprawiała większych trudności. Jakbyśmy jeszcze zdążyli, to drugą paryską opowieść też byśmy zrobili. I mielibyśmy o kilka misji mniej tak naprawdę. Co by nas przybliżało do robienia misji fabularnych. A już chyba ich nie robiliśmy od kilkunastu odcinków. A dlaczego nie ma koopa? Po prostu nie ma na razie jak się zgadać. Ja myślałem, że
te święta będzie więcej koopa, ale no niestety pomyliłem się. Jak z... LOL! Ja nawet tego skoku nie robiłem. On go zrobił sam. Nie poraszłeś. Nie. Spokój. A ja miałem nadzieję, że otworzę w końcu już te niebieskie skrzynki. Ale muszę ugadać się z Uglem, który mi niby ogarnął jakąś misję Nomad. Ale tak naprawdę no nic jeszcze nie wykryłem. Musiałbym to poza odcinkiem ogarnąć w końcu. Dobra, mamy już niedaleko misję. Dobra. Okej. You there? Are you the muse to answer my call? The pleadings of a poet with the honor of France in his heart. Say the name Jacques-Louis David and see if you don't gag on the sand. Well, I have written a series of poems satirizing the life of that most despicable propagandist. Sadly, the final verses are under lock and key in my abode. If you could retrieve them. Dobra. Nie chcę się zwać, trzeba odzyskać książkę Przyniera. Są bardzo blisko siebie, czyli pewnie któraś musi być fałszywa, a któraś prawdziwa. Albo wszystkie trzy trzeba odzyskać. To też może być tak. A jeszcze tej misji nie robiłem, ale... Okej. A tego gniewa bił. Przekazam, to by mi dało zejście na dół. A od razu mamy też windę. Jest jeszcze jakiś strzelec? A, nie widzę. Też bym go wyczyścił. Może bym nie wykrył. Stąd mnie zauważy. No nie wiem, musiałbym go uszczelić jakoś. Z takiej odległości go strzela. Czekaj. Kij, że się zamienić. Trochę nieostrożnie to zrobiłem. Ale tu jest. Dobra. Może skok wiary? Aha. Nie mogę w to uwierzyć. Nie. No i kurde, jeden tekiel musiał nas wybić. Tylko jeden. A chciałem po cichu. What the hell's all that?
Nie, koleś, ty już sobie odpuść. Nie masz ze mną szans. Koniec. No. Czemu on tego jeszcze nie sabotował? Na tyle ciało jest, się nie dziwić. Jezu, więcej nas nie mogło być. Aż myślałem, że już po was. Muszę to ciało głupie przeszukać, inaczej nie zrobię sabotażu. Gdzie ten sabotaż? Kis tym. Dobra, mamy teraz to odzyskać. Albo nie. Albo nie. A jeszcze wy? Ogarnij się i przestań mi już bić. A teraz już cię skończyć. Odpuśćcie już sobie. Kto tam jeszcze na górze? Dajcie już mi w końcu to odzyskać. Aha. W taki sposób. Świetnie. Teraz trzeba na górę iść. Nie, zaraz znowu się damy wykryć. Zamiast z życiem. Nasz koleś jest tutaj trochę. W tym miejscu. Bez problemu. I koniec. Jeszcze trzeba pomóc z Andre Szenierem. Jest niedaleko już. No ale dobra, trochę było gonitwy. Przyznać trzeba szczerze. No się udało. Bez problemu już. Sobie już ominę lepiej. My verse! Bravo, mon ami, bravo! Now all of France may hear the conclusion of Le Jeu de Paume and see the true hues that color Jacques-Louis David. Oh, they'll lose their heads with laughter, I guarantee. No też tak myślę. Ciekawy poemat. Masz 5 i kończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał, to możecie ocenić w komentarzach. Zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo, jedność. We are ready to fight.